do malaksera, wkładamy Filadelfię i będziemy miksować, aż uzyska ona luźniejszą konsystencję. Bardzo krótką chwilę. Następnie dodajemy majonez, śmietanę i kawałki łososia. I ponownie miksujemy. Siekamy kolendrę. Szczepiorek. Posiekane zioła wrzucamy do malaksera. Dodajemy sól. Świeżo wyciągnięty pieprz. I jeszcze raz bardzo krótko miksujemy wszystko. Kroimy ogórka na około pół centymetrowe kawałki. Na każdy z kawałków nakładamy około jednej łyżeczki pasty łososiowej. Całość dekorujemy listkami kolendry. Może to być również drobno pokrojone chili, koperek lub szczypiorek. Proszę bardzo, i tak wygląda gotowe danie. Życzę smacznego!